Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla was niezwykle ciekawe rozpakowanie. Przynajmniej dzisiaj będzie jedno, a niedługo będzie drugie. Rozpakowywać będziemy legendarne słuchawki firmy Skullcandy model Lowrider. I żeby było ciekawiej, mam dla was dwie wersje Lowriderów. Dzisiaj rozpakujemy sobie klasyczną wersję, która na rynku jest już od ładnych kilku lat. Zdążyła zdobyć spore uznanie. I takie słuchawki można już kupić w granicach 100 zł, czyli naprawdę niedużo. Zalety tych słuchawek to, że są niewielkie, są naprawdę lekkie i naprawdę fajnie grają. Przynajmniej tak o nich słyszałem, a przekonamy się o tym oczywiście w testach. Tak więc je za chwilę zobaczycie rozpakowane. A w następnym rozpakowaniu zajmiemy się nową wersją Lowriderów, gdzie zmieniono dość znacznie design. To znaczy sam design, sam układ słuchawek jest podobny, różnią się znacznie szczegółami. Zrobimy sobie też osobny film porównujący fizyczne cechy tych słuchawek oraz to, jak one grają. A więc to by było na tyle tytułem wstępu. Teraz zabieramy się za rozpakowanie klasycznych Lowriderów. Zapraszam do oglądania. Ok, więc przed nami klasyczna wersja słuchawek Skullcandy Lowrider. Mamy tutaj wersję czarną. Na opakowaniu informacje, że mam także mikrofon oraz że słuchawki są składane. Tył jeszcze troszeczkę parametrów, opis mikrofonu, ponownie informacja o składaniu się tych słuchawek. Mamy też pełny taki rysunek słuchawek oraz informacja o dobrej wentylacji naszych uszu. I oczywiście dystrybutorem w Polsce jest firma Hama. Nie mamy tutaj żadnych specyfikacji, nic więcej, tak więc weźmiemy się za otwarcie tego pudełka. Dobrze, tutaj mamy jeszcze jakąś malutką instrukcję prawdopodobnie, tak. Jakiś rysunek mikrofonu, opis przycisku wielofunkcyjnego, możemy nim odbierać rozmowy, jeśli podłączymy sobie smartfona te słuchawki. I też w instrukcji nie ma żadnych specyfikacji. A oto i same słuchawki Skullcandy Lowrider, najwcześniejsza wersja. No, słuchawki naprawdę lekkie, prawie nic nie ważą. Przyjrzymy się jeszcze szybciutko materiałom. Jak widzicie, słuchawki tak są bardzo ruchome, ponieważ składają się w kilku miejscach. Tutaj sam pałąk nam się zgina w tym miejscu. Następnie mamy tutaj przeguby jeszcze. Czyli możemy je sobie dosłownie poskładać jak chcemy. Jeśli chodzi o jakość wykonania, ten pałąk mamy po prostu z plastiku. Tak jako w miarę dobrej jakości, jak za tą cenę. Tutaj mamy regulację. Oczywiście plastikowe prowadnice, tak jak bym powiedział, ani rewelacyjne, ani też słabe. No, widać, że jest to w miarę wytrzymałe, można to bez problemu rozciągnąć. Widzicie przy okazji, że słuchaweczki troszeczkę skrzypią, nie są jeszcze wyrobione zapewne. Jeśli chodzi o jakość tych przegubów wszystkich, no to póki co ciężko powiedzieć. Ruszają się, sprawdzają się, natomiast jak będzie przy dłuższym użytkowaniu, trzeba będzie sprawdzić. Tutaj mam jeszcze napis Skullcandy. Na tym pałąku, mam nadzieję, że widać, jest logo. I logo jest też oczywiście na obudowach przetworników. Ten plastik też jest ok, troszeczkę błyszczącego, troszeczkę matowego. Wygląda to jako tako. Kabelek, jak widzicie, wychodzi z dwóch muszli. Nauszniki też mają dość sporą ruchomość. Wnętrza są malutkie. Natomiast mamy tutaj dość miękką gąbkę. I u góry też mamy gąbeczkę, tutaj jest troszeczkę twardsza akurat. Natomiast robi to wszystko fajne wrażenie. Wydaje mi się, że słuchawki nie będą powodowały ucisku na głowę, gdyż chodzi to wszystko bardzo lekko. No i przy okazji też ważą naprawdę niewiele, więc komfort powinien być znaczny. Jak będzie z dźwiękiem, to już zobaczymy w testach. No i tutaj mamy jeszcze ten mikrofonik z przyciskiem. A zakończone to wszystko jest czteropinowym pozłacanym mini jackiem. Co do kabla, no to jest on dość cienki. Wychodzi też z obu muszli. Jak już powiedziałem, w nowszej wersji, z tego co kojarzę, wychodzi z jednej, więc to sobie zobaczycie w kolejnym rozpakowaniu. Natomiast takie pierwsze wrażenia, jak za cenę do 100 zł, to słuchawki wykonane w miarę przyzwoicie. Nie ma rewelacji, nie ma też tragedii. Co zaważy na ocenie, to na pewno jakość dźwięku. Jeśli będą grały przynajmniej tak fajnie jak chociażby KOS Porta Pro Classic, które pamiętacie, też malutkie słuchaweczki niepozorne, kosztujące 115 zł, które grają po prostu świetnie, no to te Skullcandy, które są już legendarne, powinny w testach wypaść naprawdę dobrze. Skądś ta legenda się wzięła, więc na pewno
Jakość dźwięku będzie naprawdę niezła, no ale o tym przekonacie się już w pełnej recenzji za jakiś czas. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania. Zapraszam też na mojego Facebooka, tam wszystkie nowości. Pozdrawiam Was, cześć!